Już tysiąc razy mówiłam ciocie, że teatr lewiowy to nie kabaret. A ciocia ciągle, że kabaret i kabaret. No tak, tak. U was tam to same anioły. Nie anioły, ale i nie gorsze niż gdzie indziej. Rok pracuję w teatrze i nic mi się nie stało. Jaka byłam, taka jest. Tak, dopóki ci któryś z tych komediantów głowy nie zawróci. Nie wierzę, żeby dziewczyna pozostająca ciągle w atmosferze takiego zepsucia... Ale Hanieciu, proszę cię bardzo, daj już popić. No dobrze, dobrze. Ach, wiesz, byłam na Brudnie. Ślicznie tam, taka cisza, taki spokój. Tadek ma piękny grób. Zasadziłam mu stokrotnie, gratki. Ach, Boże, człowiek taki samotny, a w świecie nikomu nie potrzebny. Ciociu, ile ciocia dała za te pantofle? 25 zł. Co? Na co mi przyszło? Wiesz, Teriusia, ja na Brudnie spotykam od miesiąca codziennie jakiegoś młodzieńca, który formalnie oczu ze mnie nie spuszcza. Ach, mam ochotę mu powiedzieć, panie, ja jestem wdowa. Wszystko straciłam. We mnie jest pustka. Ej, no puśćcie, puśćcie, puśćcie dzieci. Jak ciepło. Gdzie? A, ciotka Aniela. Dzień dobry. Jakże zdróweczko. Nie zasługuje pana podanie ręki. Wstyd. Ojciec dorósł tej córki. Że tam człowiek czasem zgrzeszy troszkę. Fuch, jak ciepło. Czy pozwolisz, że zdejmę melonik, że posiedzę? Jak jesteś, no to bądź. Jak się masz, Teresa? Dzień dobry. Dobre, force masz? Może dzisiaj dostanę. No. Ja ci jeść dawać nie będę. Właśnie, że na złość ojcu nie pójdę do fryzjera. No. Zostanę artystką. Artystka? Hrabina Deneza. Może jeszcze będę doplacał, co? Pójdziesz tak, jak mówię, do sadu stryja. On ci i tak łaskę robi. Wiesz, że jego zakład jest najlepszy na Powiślu. Wszystkie damy czeszą się u niego. Zostawię kostek. Jak ojca nie było, to ja utrzymywałam cały dom. Co? Co takiego? Och ty, smarkulo ty! Masz. Do widzenia, mam. Do widzenia. Do widzenia. Ładny osam. Po toś tu przyszedł. Jak się chcesz kłócić, to wąt. To jest moje mieszkanie. Do siebie przyszedłem. Przepraszam, czy tu mieszka panna Teresa Sikorzanka? Matko Święta, czy się to stało? Nie, no... Chciałbym się zobaczyć z nią. Przecież jej nie ma. Ale proszę, niech pan pozwoli, proszę. Dziękuję. Ja bardzo przepraszam. Ten pan do terenu. Tak, jestem jej kolegą z teatru. Znaczy się też stracony człowiek. Nie, no mężczyzna przecie, dajże pokój. Niechże pan spoczy. Nie, przepraszam pana bardzo. Ja nie, żeby obrazić. Nie, niech pan broni. Proszę, może się pan napije. Nie, proszę, dziękuję, ja nie piję. Niech się pan napije, deszcz pada. Ach, nie wypić kieliszka wódki, to grypa murowana. Ja naprawdę, bardzo dziękuję, ale ja naprawdę nie piję, więc... No niech pan nie odmawia, jeden kieliszeczek. Możliwe, że pan bywa tylko w salonach, a tutaj panu nie odpowiada ten osąd. No wobec tego, proszę pani, to... Wszystkiego. Dziękuję bardzo. A pan nie pije? Pewnie mi się oczy świecą, to... No, jak tylko się trochę napiję, to mi się zaraz świecą. Cóż ci się ma świecić jak nie oczy? Ale ty głupia jesteś. Ach, proszę bardzo, nie znoszę ordynarnych ludzi. No, no co, odbiło mi się. Jak się pije, to się odbija, nie? A panią profesorową to razi, co? Nie podoba się, że szwagier szedł. A ty co jesteś? Córka jednokonnego dryndziarza. Przepraszam. Mój ojciec miał powozy w swoim czasie. Miał konie. Był to ziemianinem. Ty, Aniela, nie rżnij damy, proszę cię. Cicho, stary. Przecie to obcy pan. Ej, widna ta Terenia.
wcale dom musi utrzymywać. Pan wie, teraz wyjechała. No co miała robić, kiedy teatr zamkli? Pan to pewnie także szuka za pracą. Ja właściwie to... Ej, proszę pana, marny ten wasz fach. Czy nie lepiej, żeby pan poszedł na fryzjera? Dlaczego? Do teatru to nie każdy chodzi. A do fryzjera... Każdy. Tak, zaraz. Ale proszę pani, czy nie wie pani, gdzie jest? Pisać pisze. Nawet pieniądze przysyła. Ale czy ja wiem, gdzie ona jest? Zasypało cię śniegiem. Profesorze! Ty, Aniela, byłaś, jesteś i zostaniesz córką dorożkarza. Miał jedną dryndę całe życie, a tam i tutaj damę rżnie. O, przepraszam. Miał powozy swego czasu, miał konie, był obywatelem ziemskim. Ja też takim obywatelem będę. Na brudnie. Aniela niby taka mądra, a nie wie, kto był twórcą socjalizmu. A Marx? A kto był najmądrzejszym politykiem? A Bismarck? A za co ścinano łby królom francuskim? Bo gnębili lud roboczy! Ciszej, ojciec. A kto walczył za Polskę w 905? A kto siedział na pawiaku? Kto brał w mordę od żandarma? Ja! Może i szwagier siedział w więzieniu. Ale kto tam wie za co? A pani profesorowa chce mi tu imponować. Swoją inteligencją. Tego tu już Anielcie nie zaprzeczę. A taką inteligencję to mam. Walczył. Dzień dobry. A pan kogo uważa? Ja jestem... Do pan... Ten drań sprzedał mieszkanie. Za moimi plecami. Musimy się wynosić. Dokąd? Teraz wiesz, dlaczego ojciec się tu sprowadził? Żeby sprzedać mieszkanie. Wziął 600 złotych. Daj, pomogę. No, znalazłem. Pijany jak świnia. Zabrałem, ile się dało. Dawaj te pieniądze. Co znaczy dawaj? Będą wydatki, przeprowadzka. Trzeba szwagierce pomóc. Założymy sklepik albo magiel. Ma coś takiego na oku, we Wawrze. Dawaj pieniądze, mówię. Co mi tu, Aniela? Nic. Zapomniałeś, co się zdarzyło, jak byłeś na praktyce we fryzjerni? No co, co? Pieniądze popowiem. Mnie kontrolować nie trzeba. A kto ukradł klientowi kapelusz pierśniowy? Co jej? Zwariowała, Hymenko! Weronka! Powiedz cioci.
Wczoraj była koleżanka Teresy. Wyjeżdżają na prowincję. Teresa też. Będą zarabiać 300 zł miesięcznie. Thank you.